Siemanko, witam was bardzo serdecznie po raz kolejny, tym razem na boisku, ale asfaltowym. Pytaliście o Lotara, więc proszę bardzo, wrócił. Here I am. Proszę bardzo, piłka jest twoja. Co tam słychać w ogóle? Wszystko dobrze? Bardzo dobrze. No, cieszę się, że kawałek betonu znalazłeś, bo ta trawa, no to wiesz, no ileż to trawa można kosić. W końcu Lotar w swoim naturalnym środowisku, czyli street. Mistrz Polski, 8 miejsce na świecie, jeśli chodzi o street. Coś pominąłem? No, chyba nie. Jest dobrze. Chłopaki, my się odsuwamy, a wy teraz tak, wybierzcie. Kto więc zaczyna? Sobą. Kamień, papier, nożyce, proszę bardzo. Zaraz wam wyjaśnimy zasady. To będzie ciekawy odcinek. Nie. Czyli Danielek, zaczynasz? Normalnie, powiedział normalnie. Dobra, też normalnie zaczynasz, tak? Nie. Czy nie? Nie, oni grają między sobą. O Boże, znowu się zaczyna. Tak. Grajcie już, dobra, dawaj. Tak, dawaj. Kto więcej żonglerek zrobi może? No i proszę bardzo, zaczynasz. Ja zaczynam? Tak jest. Wyjaśnimy wam szybciutko zasady, takie najważniejsze w streetie. Proszę bardzo, Loti. Tak, no gramy trochę inną piłką, ona ma obniżony bounce, czyli odbicie, tak jak piłki do halówki oczywiście. Gramy 4,5 rozmiar, tak? 4,5 rozmiar, możecie to oczywiście sobie też kupić. Boisko mamy tutaj prowizoryczne, dwie małe bramki, kawałek betonu, także sami też sobie możecie organizować tego typu gierki. Jak nie macie bramek, mogą być butelki albo plecaki oczywiście, tu nie ma zasady. Bez ślizgów, gramy czysto. Zagramy sobie do 5 tak. bramek? Możemy grać do 5 bramek lub siata kończy. Siata kończy mecz, tylko najważniejsze, żeby to było celowe założenie siaty po przejęciu piłki, bo czasem się zdarzy tak, że się piłka odbije i wpadnie komuś do między nogi, to wtedy sędzia przerywa coś takiego i gramy dalej, nie? I co jeszcze, z tego co pamiętam, jak mi mówiłeś, nie można spychać tyłem do bramki, staramy czyli się grać face to face. Okay. Na początku tylko zaczynamy piłką umieszczoną między plecami. Tak jest. I na 3-2-1 obracamy się. Ostatnia lot i rzecz, nie można strzelać za połowy. Tak, nie mamy tutaj linii, ale proste. Są te żółte pachołki, więc to nam ułatwi sprawę. Ale ja się jaram. Baw się dobrze, ja wiem o co chodzi. Chłopaki, zapraszam. 3-4. Ogólnie wy nas tylko słyszycie, jesteśmy w loży szyderców. Dobra, teraz już się zaczynają kłopoty. Teraz ta gorsza część. Nie wiem, jaka taktyka, czy taka wojskowa, czy... Czekaj, stop, wziąłeś aviomarin? Ja mam jakiś w samochodzie, ale to możemy później dać. Jeden. Uno. Ojej, nie, bez kitu, nie widziałem piłki, nie? Masz taką ochotę odebrać piłkę, ale wiesz, że coś się źle skończy. O nie! O nie! Nie! O jest! Rzeszów Airlines. O! Jest honorowa. Dobry. Plan minimum. Ale tak z daleka dawał. A się szybko odkuł, nie! Ja się przydawałem na twój ból, to mnie czeka. Danielek zmęczony, chłopak kardio właśnie skończył. Jak wrażenie? Jak bokser z ręcznikiem, bo dostałem, wiesz. Jak wrażenia pierwszy raz? No pierwszy raz takie coś próbuję, ale w ogóle momentami nie widziałem piłki. Serio, on robi hipnozę z głowy. To jest niemożliwe. No myślałem, że uniknę dziury, ale bez opcji. Jest pierwszy odhaczony. Tak. Patrz teraz na loże szyderców i... Z chęcią. Korzystając z tego, że mamy dzisiaj Lotara, to chciałbym też, żebyście się czegoś fajnego nauczyli, chłopaki, przy okazji. Więc zobaczycie trzy fajne sposoby, takie basic na założenie siaty, nic skomplikowanego na początek. Ja odchodzę na bok, zostawiam wam piłki. Już będę w sam raz. Tak. Dobra, biorę. Będzie nam łatwiej pokazywać. Tak, to na zasadzie litery V ja sobie to nazywam, bo piłka idzie od przodu do tyłu, zagrywamy w literę V, cofamy i zagrywamy między nogami przeciwnika. Tu fajnie. Wykorzystać jest balans ciała,
bo to, że właśnie pójdziemy za piłką, pozwoli nam zmylić przeciwnika. Tutaj, pyk, noga może zostać i wtedy on się nam otwiera. No to teraz tak, lewa stoi praktycznie nieruchomo. Musimy podciągnąć piłkę za siebie i zagrać ją wewnętrzną częścią stopy za nogą. Tak, może to być odbicie, a może być też przesunięcie. Tak albo tak. Albo po prostu pognięcie i łapiemy lewą stopą. I w tym momencie, kiedy już łapiemy lewą stopą, robimy tylko ruch ciałem do przodu i zagrywamy piłę między nogami przeciwnika. A, stoisz już? Tak. Raz, dwa, cyk. Tak, 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 tak. Wiadomo, practice, practice, practice. Ale o to chodzi. Dobra, jeszcze raz. O to chodzi właśnie. Możemy zrobić to synchronicznie. To meczowo można naprawdę użyć fajnie. Mega przydatne, no bo to jest takie właśnie boiskowe, nie? Bardzo boiskowe, tak, tak, tak. Ja wiedziałem, o co wujka prosić. O tak. Dobra, to ja jak kogoś tak dziuruję, oznaczam na Insta i w zamian za naukę wysyłam kratę Monsterku. O. Mi. Jak mi się tak uda, tak, do siebie. Dobrze. Odliczyć wam też? Co? 3, 4. Nie, wychodzę! Ja wychodzę! Ja wychodzę! Ale ja tu! A, ja myślałem, że tu! Nie, 1-0 za mnie! A, no dobra, 1-0! 1-0! Ej, nie! Dowiesz się na odcinku! Fajnie było! Nie no, Cachu, prowadzisz, dobrze jest! Ale jest 1-0 za mnie! No dobra, ale przypadkiem to zrobiłeś, czy specjalnie, że do swojej trafiłeś? Zobaczysz do odcinku. Nie. Myślałem, że zamiana stron. Widzowie, tu jest Instagram Cacha, podeślijcie mu to sobie zobaczyć. 3, 4. Ale z gardą, ojej. Nie. Nie przybił, o. Oj, oj, oj. Było. Ale z tej obrony jestem dumny. Była? Nie, brameczka. Myślałem, że świata, o Boże. Ręka karty? A, no tak, pokażę mi. Dobra, teraz jesteś gotowy na stratę bramki? Mam nadzieję. No, moglibyście coś strzelić. Znaczy, gotowy nie jestem, ale próbujmy. Wolałbym nie. O, jak ruszył. Że tak. Nie mogę za dużo grać w ataku, bo już nie mam się. No nie! Jest dwa, ładnie. Nie ma? Nie! 3, no Cachu, musisz ruszyć coś. Jak ja zaraz ruszę, to będę szukał piłki. Się zmęczył. Czekaj. No wiem, tak tam jest bramka, tak się robiło. No. To musisz też pamiętać, żeby nie dać sobie zabrać. O, albo mnie nie zagadać. Mamy to! Zagadałem go, jego taktyka. 3-2. Musi być teraz. Wow! Patrz! Oj. Nice. Już teraz nie. No nie! Trzeba było przybić, Cachu. Jak tlen złapałeś, to pierwsze wrażenie. Nie złapałem. To raz, a dwa. Wiesz, masz myśl, że dobra, trzeba tą piłkę, dziubniesz mu i masz czyste kapcie, nie? Ale w tym momencie, kiedy ty myślisz, że mu dziubniesz i to robisz, to on ci, wiesz, mija cię i ci wpierdziela bramkę, nie? Niesamowite, serio. Ja myślałem, że... A, nieważne. Odpocznij sobie. Ważne, że strzeliłem na 1-0 piękną bramkę. Tak, pięknie było, no na pewno. Idę szukać tej piłki. Teraz uważajcie, bo został najlepszy zawodnik. Wisienka na torcie. Siedzimy, tyk, tyk, tyk. W ten sposób, tak to powinno wyglądać. I tu jest właśnie, ten moment jest ważny, wysunięcie ciała do przodu, bo wtedy przeciwnik też zazwyczaj myśli, że po prostu robimy przekładankę i że lecimy. No. Nie? A tutaj jest ten zwrot akcji. Osoki. Oj! Nie chciałem. Od razu. Nie chciałem. Nie chciałem, przepraszam. Spoko. Nie chciałem. Najważniejsze na początku, żeby załapać ruch, a później to już sobie można kombinować, czy... Tak, no. Tak jest. I jak to dynamicznie będziesz robił, to fajnie możesz wyjść z opresji. Rękami gramy? Tak, no z bramkarzem można, nie? Raz można dotknąć. Dobrze. Czy dwa? Dobrze. Raz. I co teraz? 3, 4.
Popatrz się. Się zabawił. Ale patrz, widzisz, stonowany. Ja też wygrywam ja do zero. Nie wiem. I dwa! Patrz, jakie skupienie. Skuteczność. Można rękami. I patrz. Skasować. Jaka mina? Nie, poczekaj, ja nadal jestem jeszcze w szoku. Ja już miałem skalę tak samo. Dobra, to z rękami to była nie na serio. Trzy, cztery. Aha, taki spryciarz. No i to fantazja. Jeju, aż się o niego boję, ten beton, jak się tak rozpędza. No, oglądałem się za dużo. Znasz wszystkie jego sztuczki. Gol, bez siaty. Bez. To jest... Szczuba, proszę. Futsalowe buty wziąłem specjalnie. Dobrze. Zgubiłem. Skąd? Tyle razy mnie, że na to nabrałeś. Pamiętam odcinek? Nie! Podsyć. 2-1. Aj! Popatrz się! Czekaj, jest... Dla kogo jest w ogóle? 2-2 czy 3-1? 3-1 teraz chyba? Tak. Dawid! Jeszcze dwie. Bliżej się nie da. Jest, 3-2. Trzy, trzy. Ale czekałem. O, popatrz! Popatrz, co się dzieje. O, jest. Cztery. Cztery. Ale są ładne te zdaniaczki, ja lubię, fajne. Zależy pod jakim względem. Huchnij mu tak w piłkę. Chciałem ostatnio jeszcze pocałować, może jeszcze raz nie dotknę. O! Jeszcze z golem! Nie! Oj, oj. Jeszcze nie było chuć was tego zamknąć. Brakło nogi. Czas na trzeci i ostatni wywiadzik. Dawid, chcesz jeszcze, czy na razie dość? Daj mi chociaż jeszcze po raz pierwszy dotknę. Powiedz ci, jak pierwsze wrażenia? Czym ty mi powiedz? Znaczy nie wiem, to mówię do was wszystkich, że w defensywie spoko, że jeszcze tam się jeszcze ustawiać, ale ja kompletnie nie umiem wyjść do przodu. Także to jest już no skill tak zwany. Ty jesteś bramkarzem, ale nikt nie spodziewa. Wiesz, nie mam nigdy takiej perspektywy, że przychodzi ci napastnik i ci tak kręci, wiesz, a ja mam taki mętlik w głowie i normalnie mi się tak kręcą gałę jak Gokonowi jakiemuś. Podsumował, nie? Przygody miałeś. Jesteś bokiem. Jest bardzo szybki sposób, jeden z najprostszych. Jesteś tak, tu masz przeciwnika, pyk, jesteśmy naprzeciwko siebie. No tak. I teraz ja jestem przeciwnikiem, to ty do mnie bardziej bokiem, tym ramieniem. O właśnie, więc to jest takie też, że właśnie można się obejrzeć na chwilę, zobaczyć niby czy tam pole, ale tak na chwilę, ale... wiesz, po chwili możemy zakładać siatę. I już ci mówię jak. No i to jest tak, jakbyśmy sobie po prostu przyciągali piłkę i mieli ją zagrać w lewą nogę. O, hop, dokładnie. Tylko w momencie, kiedy ją zagrywamy już przy przeciwniku, to ta lewa musi odskoczyć do tyłu. To jest trochę jak Ronaldo Hop. Okay. To jest tak jakby... No, tylko do tak przodu jakby... muszę ją dać. Okej. Okay. A lewa po prostu idzie do tyłu, tak jakbyś chciał sobie zrobić... O tak. O, właśnie o to chodzi. Okay. O to chodzi, tylko wtedy właśnie ta noga powinna być w momencie odrywana, kiedy piłka jest na jej wysokości. Wtedy jakby nie widać, bo przeciwnik właśnie myśli, że możesz się kopnąć w nogę, nie?
Czyli że jak piłka jest na wysokości tej stopy, tak? Tak, to wtedy ta lewa stopa ucieka i wiesz, bo piłka tutaj mija stopę i przeciwnik myśli, że tutaj no jak sobie zagrasz, nie? Okej. Okay. Ale zagrywasz, a noga znika i siata. Okej. Okay. Jak malowana. 3-4? Tak. 3-4. Dobrze. W takim razie w dzisiejszym odcinku to byłoby na tyle. Naprawdę, Mordko, to była przyjemność znów się zobaczyć i chciałem żółwia zbić, dobra. Nie no, przyjemność dla mnie, totalna. Oddaję piłeczkę i słuchajcie, oczywiście wbijacie do nas wszystkich tutaj na Instagrama do Lotara. Proszę zostawić serdecznego followa. Tam też takie rzeczy zobaczycie, które się działy tutaj i też można go spotkać na niektórych eventach, pograć. Jasne, generalnie w całej Polsce. Ja szukam takich miejsc jak te, szukamy nowych zawodników, także bierzcie piłę, trenujcie. Chłopaki tutaj was też sprawdzam następnym razem, zobaczymy co wynieśliście z tej lekcji. No i cóż, have fun. Piona, do następnego.